Płyta i przez Muńka, i przez fanów uznawana jest za jedną z najlepszych w karierze T-Love. No, Muńek stawia ją obok Prymitywu i Old is Gold. Też idealnie się wstrzelili w ten czas, kiedy w Polsce zaczęły pojawiać się stacje komercyjne radiowe i takie utwory jak King spokojnie się tam mieściły. No, jest pytanie, czy dzisiaj na przykład taki King by do radia w ogóle wszedł. Natomiast bez względu na to, jak się rozwijała kariera zespołu, no ta atmosfera była coraz gorsza. Benedek miał oczekiwania, chciał, żeby właściwie tylko on był kompozytorem muzyki. Teksty pisał Muniek, a zespół akompaniował. No, to nie pasowało reszcie zespołu. Poza tym Benedek się naczytał biografii o Stonesach, więc chciał żyć jak Stonesi. No, a Muniek przeżył lat 80. grając koncerty. Wiedział, że jakikolwiek hotel obskurny jest i tak lepszy niż sala gimnastyczna, albo w ogóle spanie gdzieś tam na stacji kolejowej. Tak czy inaczej, Benedek w pewnym momencie postawił ultimatum, że albo on, albo zespół, o ile na Zimek mu jeszcze pasował, tyle mu kompletnie nie pasował Perkos i Polak. Wtedy zbuntował się Muniek, powiedział, że on wybiera zespół. Benedek zagrał jeszcze zakontraktowane koncerty w roku 93, natomiast pod koniec, chyba w grudniu 93 roku, na jego miejsce przychodzi niejaki Maciej Majchrzak. Sam Majchrzak przyznaje, że on nie był jakimś w ogóle super gitarzystą i właściwie nie wie, czemu go przyjęli. Chyba głównie dlatego, że po prostu miał w sobie bardzo dużo energii. Tak czy inaczej, Majchrzak dołącza do zespołu T-Love i Muniek stawia na koleżeństwo. Połowa lat 90. to jest rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, w tym pubów. I rzeczywiście chłopaki zaczynają dosyć rock'n'rollowe życie i jedna z głównych tras to jest Krakowskie Przedmieście, Giovanni, potem Index, Nora, chyba do tej pory jest Noro, Arenda jeszcze, i tam faktycznie bardzo dużo czasu spędzali. Też takim momentem, który scalił ten zespół, był właśnie wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie z jednej strony po raz pierwszy mogli zobaczyć Amerykę, z drugiej strony no, zobaczyli, że granie w Nowym Jorku to tak naprawdę granie w New Jersey, u niejakiego świerszcza w naprawdę podłych warunkach. No, ale jednak z tego wyjazdu byli zadowoleni. Ten wyjazd do Stanów to też był moment, kiedy Muniek się zorientował, że do łask wraca muzyka punkowa. Kiedy w Polsce jeszcze mieliśmy takie post-grunge'owe granie, którego Muniek uważa, że po prostu nienawidził, to tam zorientował się, że coraz bardziej popularny był zespół taki jak Green Day czy Offspring. Wtedy Green Day wydali płytę Dookie i ona faktycznie ich wywindowała na sam szczyt rockowej ekstraklasy. No, dzisiaj Muniek przyznaje, że ten ich punk był taki trochę jednak dziecinny, ale wtedy był pod dużym wrażeniem. Munikowi na tyle udało się skonsolidować nowy skład z Majchrzakiem, że nie zmienił się on do 2007 i to był właściwie pierwszy taki skład, który wytrwał ze sobą dłużej. Pamiątką po Benedku jest płyta I Love You, która jest płytą koncertową, ale znalazły tam się trzy studyjne utwory. Dwa to wersja polskojęzyczna i anglojęzyczna utworu I Love You. No a trzeci to Syn Miasta, a więc cover utworu francuskiego zespołu Mano Negra, gdzie śpiewał Manu Chao. Neony oślepiają mnie, pomiędzy niebem a piekłem, sam nie wiem. Zegary mierzi mnie, te sekundy dręczą mnie, minuty, sekundy, nie mogę spóźnić się. Longo de rendezvous, jamais le fou n'a dormi. Oh baby, can't you see? So turn the tragedy, think it's night when glasses thin. This girl would wait for the out of time, man. Kolejna płyta miała być prymitywna. Muniek właśnie na fali tego całego boomu na post-punk w postaci Green Day'a i Offspring, który zauważył w Stanach Zjednoczonych, zgrał chłopakom, no co prawda większą, bardziej klasykę punka, bo i Gigopopa czy The Ramones, no ale właśnie stwierdził, że koniec z mostkami, koniec z aranżacjami, po prostu grają proste, gitarowe, brudne, rock'n'rollowe. Grania.
I w roku 1994 wychodzi płyta Prymityw. Płyta, która faktycznie brzmi tak postpunkowo, jest brudna, aczkolwiek cały czas ma charakter teen-love'owy. Aczkolwiek największy przebój z tej płyty to jest utwór Bóg, który jest w rytmie reggae. To oczywiście to, co mam w ręku, to jest reedycja z roku 2014. Tutaj zresztą z tyłu mamy nawiązanie właśnie do zdjęcia z 1994 roku, kiedy muzycy właśnie z rąk ułożyli nazwę Tilaf, a tutaj jeszcze mamy 20 jako 20-lecie tej płyty. Trasa, która promowała tą płytę, to też była trasa, na której Tilaf wreszcie zaczął być zespołem koncertowym. Podobno w tym składzie z Benetkiem im to koncertowanie nie wychodziło, zresztą nawet z tej płyty I Love You Muniek jest niezbyt zadowolony, uważa, że tam słychać, że nie ma chemii, że nie ma energii. Natomiast od płyty Prymityw faktycznie chłopaki stali się petardą koncertową, tak jest tak było do 2018 roku. Przy okazji reedycji zresztą na CD dołożone zostało wideo z koncertu właśnie dla telewizji polskiej, gdzie grają cały materiał i fragmenty są dostępne. No, słychać, że rzeczywiście była energia, była atmosfera i że naprawdę to dobrze brzmiało. Kolejne lata w Tilawie to właściwie ciągły rozwój i utwierdzanie się w tej czołówce polskiego rocka. W 1996 roku wychodzi płyta Al Capone. No i tutaj chłopaki starają się odejść od punkowego, rockowego grania. Jest ona rzeczywiście zróżnicowana. Są dwa utwory, Disco, Żądło, 1996. Ja wtedy nawet nie to, że słuchałem punka, bo słuchałem rocka progresywnego, no ale jednak jak zobaczyłem tą okładkę i usłyszałem te przeboje, to też byłem mocno zażenowany, że chłopaki tak odeszli do rockowego grania. Dzisiaj mam zgoła inne zdanie. Żądło, gdzie Muniek śpiewa falsetem, to faktycznie taki przejaw jego fascynacji zespołem Bee Gees, a z kolei w 1996 bardzo ciekawie na gitarze gra zapewne Perkos i to jego granie, szczególnie pod koniec utworu, kojarzy mi się z graniem Davida Navarro, kiedy grał w Red Hotach i nagrał z nimi płytę One Hot Minute. W roku 1997 wychodzi płyta Chłopaki nie płaczą. Tutaj Muniek świadomie odchodzi od tego zaangażowania społecznego, idzie trochę w pastisz, idzie trochę taką kpinę. Zresztą sama okładka facetów Nomen Omen w rajtuzach to jest takie nawiązanie do boys bandów, które w tamtym czasie były bardzo popularne na świecie, ale też w Polsce, przypomnę, był taki boys band, nazywał się Just Five. Utwór tytułowy stał się najbardziej przebojowym utworem i też sprawił, że ta płyta sprzedała się w największej liczbie egzemplarzy. Natomiast stał się też przekleństwem trochę Tilawu, dlatego że z założenia ten utwór, tak jak i teledysk, to miał być żart, to miała być kpina. Zresztą muzycznie to z kolei jest Mike Shack autorem tego utworu i tu z kolei słychać takie glamowe granie spod znaku Slade, spod znaku Sweet. Natomiast wiele osób potraktowało ten utwór poważnie, potraktowało Tilaf jako rzeczywiście boys band. No i chłopaki wspominają, że kiedy grali koncerty, to faktycznie publiczności było znacznie więcej. Ale jakoś dziwnym trafem duża część tej publiczności chciała tylko tego jednego utworu. No i to jak to często bywa, frustracja powodowała, że chłopaki wylecieli z setlisty i rzeczywiście potem już tylko byli wykonywani okazyjnie. Natomiast prawda jest taka, że ta płyta to nie są tylko chłopaki nie płaczą. Mamy też tutaj jest Super,
który jest takim ironicznym komentarzem do tego, jak było wtedy w Polsce gospodarczo. No i utwór Stokrotka, który z kolei jest bardziej radosny, skoczny i też jest jednym z przebojów. Tila. Przełom wieków to płyta Anti-Idol w roku 99. Tutaj ten sukces komercyjny Chłopaki nie płaczą. Płyty Chłopaki nie płaczą spowodowały, że T-Love mogli nagrywać w Londynie. Aczkolwiek to jest z kolei najsłabiej sprzedająca się płyta w dorobku zespołu. Natomiast kolejna, Model 01, znowu wyniosła zespół na szczyt. Tam mamy dwa kolejne przeboje, czyli Irish i Nie, Nie, Nie. Przy tej okazji zespół doczekał się Fryderyków, dlatego że dostał Fryderyka właśnie za piosenkę roku, czyli Nie, 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 i za jako zespół roku. W roku 2006 wychodzi płyta I Hate Rock and Roll i tutaj mamy przewrotny tytuł, dlatego że to jest wreszcie znowu gitarowa, rockowa płyta i to jest też ostatnia płyta, na której gra Perkos. W 2007 Perkos odchodzi, a jego miejsce finalnie zajmuje Jan Pęczak, który zdaje się jest synem wykładowcy Muńka z polonistyki, czyli Mirosława Pęczaka. W roku 2012 wychodzi płyta Old is Gold i to jest dwupłytowy album. Muniek jest bardzo z niego zadowolony. Rzeczywiście stylistycznie on jest mocno rozstrzelony, ale dużo tam też jest nawiązania nawet nie do klasyki rock, ale nawet do bluesa. W 2013 roku Muniek zawiesza działalność zespołu na rok. Po powrocie wracają do studia. W 2016 nagrywają płytę T-Love. I tutaj taka ciekawostka, że pomysł na to, aby płytę po prostu zatytułować T-Love, podsunął nie kto inny jak sam Rosław Szajbo, a więc jeden z największych, nieżyjących już niestety, grafików w historii polskiej grafiki, jeden z twórców polskiej szkoły plakatu. Przypomnę, że to on między innymi jest autorem bardzo znanej okładki zespołu Judas Priest, z tą okładki z żyletką. W 2017 roku Muniek ogłasza, że zawiesza działalność, tym razem na dłużej, i od 2018 roku zespół T-Love nie funkcjonuje. Aktualnie jest już dosyć jasna zapowiedź, że zespół T-Love wróci, ale wróci w składzie z właśnie okresu Kinga, a więc z Perkozem, z Benetkiem, no i że w 2022 na 40-lecie zespołu, historii zespołu, wydadzą nową płytę. Czy to będzie materiał na miarę Pocisku Miłości i Kinga? No, to się okaże. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że w międzyczasie Muniek wrócił do składu z czasów T-Love Alternative. Najpierw w 2002 roku zagrał z nimi na koncercie z okazji 20-lecia zespołu, który potem w 2003 roku wyszedł jako płyta zatytułowana T-Life. W 2003 roku z kolei w ramach wielokrotnie przeze mnie wspominanego koncertu Punk Rock Later, który był związany z książką Punk Rock Later Mikołaja Lizuta, Muniek wystąpił właśnie jako T-Love Alternative. Zresztą w ogóle pierwszy numer Born to be Wild zagrał na basie. I tym bardziej, jak teraz robię te odcinki, to widzę, jak ważna była ta impreza, jak wiele na tej imprezie, na tych dwóch koncertach wróciło z tych starych czasów. Ciekawy projekt powstał na 35-lecie zespołu T-Love. W sumie to trochę na prośbę muzyków, trochę też z własnej inicjatywy. Bardzo różni wykonawcy nagrali swoje wersje utworów T-Love w bardzo różnych klimatach, w bardzo różnym kontekście. Między innymi swoje wersje nagrali Wonky One, Kara Sierogucki czy Dawid Podsiadło. No, najbardziej wykazało się Wonky One, dlatego że oni I Love You zrobili w dwóch skrajnie różnych klimatach, czyli w
klimacie muzyki rave i klimacie muzyki country. Do obydwu powstały teledyski. Wyszła z tego płyta, aczkolwiek nie znalazła się na niej wersja Dawida Podsiadło piosenki Bóg, bo po prostu wydawca się nie zgodził. Tak czy inaczej, bardzo ciekawy, bardzo miły taki akcent podsumowujący też karierę zespołu, ale też pokazujący, jak można z jednej strony odejść od pierwowzoru, a z drugiej strony zachować jego najważniejsze cechy. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gram nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę, wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah! Podsumowując, płyta King jest zwarta, przemyślana, zawiera zarówno potężne hity jak tytułowy King, jak i mniej znane utwory, ale również misternie zaaranżowane i bardzo dobrze brzmiące. No i jest to płyta, która utwierdziła zespół T-Love na pozycji gwiazdy polskiego rocka. No i tak naprawdę, mimo że aktualnie nie grają, to cały czas tą pozycję mają. Jednocześnie jest to przejaw bardzo dobrej współpracy Muńka z Benetkiem, takiej właśnie współpracy w stylu Stonesu, gdzie Muńek pisze teksty, Benedek pisze muzykę. No ale też właśnie pytanie, czy taki materiał byłby do powtórzenia. Ponieważ mają wrócić w tym samym składzie, to się jeszcze okaże. Kolejny odcinek to będzie płyta zespołu, właściwie debiut zespołu, który wydawał się mieć największe szanse na karierę międzynarodową, w dużej mierze dlatego, że ich wokalista chyba najlepiej z polskich wokalistów śpiewał po angielsku. Nie chcesz przegapić? Subskrybuj mój kanał. Na marginesie. Okulary to jest nawiązanie do tego, że Muńek faktycznie i w wywiadach, i na koncertach prawie właściwie zawsze jest w okularach. Czasem to okulary właśnie ma tak wyżej, wtedy widać jego oczy. Natomiast dla wszystkich polonistów sprawdzałem, jak się odmienia nazwisko Benedek i według słownika się odmienia Benetka Benetkowi. Aczkolwiek faktycznie w książce o T-Love'ie jest Benedeka Benedekowi. Po konsultacji z moim tutaj kamerzystą Sławkiem, który jest jednak po studiach filologicznych, ustaliliśmy, że jednak będziemy się trzymać formy słownikowej. No i koszulka, Edwin, Julka, bardzo wam dziękuję.